witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Konfederacji i swoim własnym. Ja nazywam się Jerzy Śladowski, jestem nowym prezesem Lubuskiego Okręgu Partii Nowa Nadzieja. I zanim przejdę do prezentacji naszych dzisiejszych gości, chciałbym malutki komunikat techniczny. Otóż mamy tu na sali lokalnych liderów Nowej Nadziei, koleżanka Dorota Węgrzyn i kolega prezes oddziału Nowa Sól i kolega Karol Czardy, sekretarz oddziału Nowosolskiego. No tak, żebyście Państwo poznali swoich liderów. U nich będziecie mogli Państwo ewentualnie zostawić kontakt do ewentualnych przyszłych naszych spotkań. Będziemy mogli rozesłać Państwu imienne zaproszenia na przyszłe spotkania. Z kolei też można będzie u nich zasięgnąć informacji, gdyby Państwo chcieli pozostać członkiem Konfederacji. I to by było a propos spraw technicznych. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu udział wezmą redaktor Stanisław Michalkiewicz. Pan redaktor przywiózł ze sobą pokaźną ilość książek, które tam leżą z tyłu. W trakcie spotkania i po spotkaniu będzie można zakupić takąż książkę, a po spotkaniu będzie można ozdobić swój egzemplarz podpisem i dedykacją pana Stanisława. Drugim gościem będzie pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. I jako pierwszy właśnie zabierze dzisiaj głos pan poseł Krystian Kamiński. Proszę bardzo. Dziękuję, witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Tu jeszcze dwie osoby wypadałoby przedstawić. Tutaj mamy też prezesa Ruchu Narodowego na Okręg Lubuski, Krystiana Pacholika. Dołem. Oraz pana Piotra Świtkiewicza, o tutaj, reprezentanta Korony Grzegorza Brała. Ja tylko jeszcze jedno słówko, przepraszam posłowi. My tutaj rzucimy do kontaktu w tabelkę. Jeżeli Państwo nie dostali od nas informacji czy SMS-owej, czy mailowej, no to zachęcam do wpisywania się na kolejne spotkania, które będą w regionie organizowane przez nas jako Lubuską Konfederację. Będziemy właśnie Państwa informować i SMS-owo, i mailowo, no bo na samym Facebooku czy innych social mediach nie chcemy bazować, no bo w każdej chwili nas mogą zbanować. Więc zachęcam do wpisywania się i utrzymywania z nami kontaktu. Proszę. Dokładnie. Jak chcieliśmy zorganizować kolejne jakieś spotkanie, właśnie zastanawiając się, kogo warto zaprosić, no to tutaj pan Stanisław był jednym z bardziej oczywistych wyborów. Dlaczego? Ponieważ jest ikoną, tak? Ja odkąd działam gdzieś społeczno-politycznie od 20 lat, no to pan Stanisław zawsze był. Pan Stanisław, który jest znakomitym redaktorem, publicystą, który potrafi dociekać prawdy, który w błyskotliwy sposób opisuje rzeczywistość, a jest to nam potrzebne, bo przez te ponad 3 lata, gdzie jestem w Sejmie, widzę po prostu, jak nasze państwo źle działa, jak nasze państwo jest systematycznie psute, jak poszczególne resorty, ministerstwa są coraz gorzej obsadzane. Ostatnio odbiła się szerokim echem wypowiedź polskiego ambasadora we Francji, pana Jana Emeryka Rościszewskiego, który powiedział, że jeśli Ukraina nie będzie zdolna utrzymać niepodległości, no to Polska wejdzie i pomoże. Można by się zastanawiać, jak jakiś ambasador może takie słowa wypowiadać. No bo ambasador to jest łącznik między rządem a danym państwem i on wypowiada tylko to, co dane państwo chce powiedzieć. Ale to, z czym my mamy do czynienia, to jest coś całkowicie innego. Akurat jestem w Komisji Spraw Zagranicznych, no i 2 lata temu zmieniła się ustawa o służbie zagranicznej. Od 2 lat polski ambasador nie musi mieć wyższego wykształcenia, nie musi znać języków obcych, nie musiał nigdy pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, mało może mieć więcej niż jedno obywatelstwo, co obecnie też się dzieje w niektórych ambasadach. I pan Jan Emeryk Rościszewski jest tego przykładem. On nigdy nie pracował w dyplomacji. On z tym nie miał nic do czynienia. On pracował w biznesie, on pracował w zarządzie PKO, on
pracował w różnych innych miejscach na styku Polski i Francji, ale w biznesie. Jak go spytałem, czy nie obawia się pan, że będzie pan miał problem jako ambasador, jako osoba, która tam będzie, że no nie ma pan po prostu doświadczenia, nie wie pan, jak takie rzeczy się robi, może nie będzie pan umiał dotrzeć do tych polityków francuskich, to on mówi, ale ja tam studiowałem, ja tą elitę znam i ja będę wiedział, co zrobić. I pan mnie oceni po tej mojej kadencji, czy dobrze zrobiłem, czy źle. No ja już mogę po roku ocenić, bo rok temu go opiniowaliśmy, że no niestety nie wyszło, tak? Nie wyszło. Bo jak ktoś nie ma przygotowania dyplomatycznego, to jemu się wydaje, że on może wszystko mówić, co mu się chce. Że jego opinie są istotne i że może je wypowiadać. No i to się zemściło. Ale zemściło się też na wielu innych frontach. Proszę zobaczyć, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Jasina. No właśnie. Sługa. Też bez doświadczenia. No i co mówi? Że są, oni są naturalnie sługami narodu ukraińskiego. Jak może rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, takie rzeczy mówić? Całkowicie niedopuszczalne. Czy spotkała go za to jakaś kara? Nie, nic. Jeszcze pochwały dostał od pana Raua. Nie miał też nic przeciwko temu, że jeszcze przed wojną w Stanisławowie minister Rau i on zrobili sobie zdjęcie przy fladze banderowskiej. On to bronił. Dla niego to było oczywiste. Nic się nie stało. A że takich przykładów złych ambasadorów czy ludzi w MSZ-cie jest wiele, to podam przykład sprzed 2 tygodni. 2 tygodnie temu opiniowaliśmy nowego ambasadora Polski w Australii i zostanie nim pan Maciej Chmieliński. Pan Maciej Chmieliński, który jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa. I przeczytam państwu, czym się zajmował. Główne projekty jego badawcze. Niemiecka myśl polityczno-prawna indywidualistycznego anarchizmu i liberalizmu. Filozofia prawa Immanuela Kanta. Modele prawa we współczesnych teoriach umowy społecznej versus modele prawa w koncepcjach komunitariańskich. Co to ma wspólnego z MSZ-em, z dyplomacją? Davos był. Ale co to ma wspólnego z dyplomacją? Nic. Kompletnie nic. Zero doświadczenia w dyplomacji. Naturalnie zero doświadczenia, jeśli chodzi o Australię. Co go najbardziej łączy z MSZ-em? Jest na tej samej uczelni, z tej samej uczelni, co minister spraw zagranicznych pan Rau i wspólnie z nim książki napisał. I to go łączy z MSZ-em. Ja o to powiedziałem właśnie 2 tygodnie temu na Komisji Spraw Zagranicznych. Wszyscy spojrzeli się, no ale cóż, no nic się nie stało. Został nominowany, jest okej, tak? I przeforsowali go. A takich historii, takich rzeczy jest dużo więcej. Podam jeszcze 2 przykłady. Ponad 1,5 roku temu wybieraliśmy nowego ambasadora Polski w Czechach. Wtedy sam środek sprawy Turowa, czyli napięta sytuacja. My od 1,5 roku nie mamy tam ambasadora w Czechach, bo poprzednia pani wyleciała za mobbing. No i Prawo i Sprawiedliwość zgłasza nową nominację. Pan Mirosław Jasiński z Bolesławca albo coś gdzieś tu w okolice Wrocławia. No i jest tak, że dostajemy zawsze notki biograficzne tej osoby plus jakiś tam krótki opis. Ja to zawsze czytam, śledzę, patrzę, kogo nam przesyłają. No i okazuje się, że pan Jasiński ostatni raz na ambasadzie był 30 lat temu. Przez ostatnie 10 lat był szefem Galerii Miejskiej we Wrocławiu. Mówię, no kurde, to się nie dzieje. W takim momencie w sprawie Turowa ważą się stosunki z Polski z Czechami, a my wysyłamy człowieka bez dyplomacji, bez wiedzy dyplomatycznej. No i przychodzę na spotkanie, tylko ja zadałem pytanie. Nikogo innego, Platforma, PSL, PiS, SLD, nikogo tam nie interesowało, kogo nie wysyłają. No ale zadałem pytanie, najpierw do tego pana Jasińskiego, mówię, no czy nie uważa pan, że no nie ma pan doświadczenia odpowiedniego w tak trudnej sytuacji i tak dalej. Czy nie uważa pan, że jednak powinien pan mieć, no, być lepiej do tego przygotowany? On stwierdził, że nie, że on wie, co ma robić. No i potem się rozgadał, opowiadał różne jakieś takie rzeczy. Straszna gaduła się okazuje, jak na dyplomatę naturalnie fatalna cecha. Aż mu w którymś momencie wiceminister spraw zagranicznych, pan Wawrzyk, napisał na kartce, żeby już przestał gadać. Położył przed nim na pulpicie. On tak spojrzał. To ja już tyle, dziękuję. Najgorsze, wiedzą państwo, te komisje spraw zagranicznych, one są nagrane. To można wszystko obejrzeć sobie. Że ja tak opowiadam, to można wszystko zobaczyć. No i wtedy spytałem ministra spraw zagranicznych, dlaczego ta kandydatura? Skąd ona się wzięła? Czy my w takiej sytuacji nie potrzebujemy kogoś z doświadczeniem, który wie, co ma robić, który jakoś ten Turów wyprostuje nam, naprawi te stosunki z Czechami? Wtedy wiceminister spraw zagranicznych, pan Wawrzyk, mi powiedział, panie pośle, pan się nie zna,
My wiemy, co mamy robić, jesteśmy profesjonalistami i zobaczy pan, przekona się, że to jest właściwa decyzja. Co było dalej? W końcu grudnia go powołali. Po 3 tygodniach daje wywiad do niemieckich mediów, że wszystko związane z Turowem to jest wina Polski, że to Polacy zawinili i to Polacy powinni za to zapłacić. A jeszcze jednej rzeczy nie dodałem. Na końcu każdego opiniowania ambasadora jest głosowanie. Przegrałem głosowanie 17-1. PiS, Platforma, PSL, SLD, wszyscy go poparli, tylko ja byłem przeciwny. No i potem po 2 miesiącach, 3 ten wywiad w tym samym dniu zostaje usunięty naturalnie, bo jest niedopuszczalne, żeby ambasador Polski zwalił winę za wszystko na Polskę. No i potem spotykam pana Wawrzyka, wiceministra i mówię, no panie ministrze, no i kto miał rację, jeśli chodzi o tego ambasadora? Kto od razu powiedział, że on się nie nadaje? On tak się spojrzał na mnie, panie pośle, błędy się zdarzają. Ale jak się zdarzają? To jest polska racja stanu, tak? Tu chodzi o polskie interesy. Jak wy możecie takie kardynalne błędy popełniać? Ale oni się nie przejmują. Ale dobrze. Jeszcze jeden przykład. Przykładów mogę naprawdę mnożyć. Zeszły rok, marzec, powołują nową panią ambasador w Hiszpanii. Czytam notkę biograficzną. Doktor habilitowana nauk społecznych Uniwersytet Warszawski. Myślę, brzmi bardzo lewicowo, powiedziałbym nawet lewacko, no ale czytam jej bibliografię. I patrzę, napisała w 2011 roku artykuł do niemieckich mediów Extremismus in Polen, ekstremizm w Polsce, gdzie pisze wprost, że w Polsce odradza się faszyzm, prawicowy radykalizm, rasizm i co nie tylko. Takie po prostu tam chyba 20 stron, ale patrzę, też 3 akapity są o PiSie, że w PiSie też, tam już prawicowy radykalizm się odradza i co nie tylko. Mówię, będzie ciekawa komisja. Przechodzę na komisję. Tam najpierw pan Szynkowski, minister Szynkowski Welsenk ją przedstawia, ona potem opowiada różne dyrdymały, że handel międzynarodowy powinien zejść na poziom regionów, czy coś takiego, wszyscy tam ją wyśmiali, no ale brnie w to. No i dochodzi do serii pytań, naturalnie tylko ja mam pytanie. No i mówię do pana ministra, panie ministrze, czy pan wie, jakie ma przekonania ta nowa ambasador w Hiszpanii? On mówi, nie wiemy i nas to nie interesuje, my wybieramy najlepszych i tak dalej, mówię. Jak wybieracie najlepszych? Ta pani nigdy w dyplomacji nie pracowała. Jedyne doświadczenie, jakie ona ma z Hiszpanii, to że studiowała tam i pracuje w trzecim sektorze. Jak w jakiej zasadzie wy wybieracie tych najlepszych niby? Mówię, no ale dobrze. Czy pan w ogóle wie, co ona pisała w tych swojej bibliografii? On mówi, nie, ja to akurat nie czytałem, ktoś inny się przygotował. No to ja wyciągnąłem mu ten tekst i zacząłem tłumaczyć, że tam w Polsce odradza się prawicowy radykalizm i tak dalej. Minister głowę spuścił. Wszyscy pisowcy nie wiedzą już co dalej. Odezwała się pani Lichocka, która zwykle nie zabiera głosu, bo się tym tak naprawdę nie interesuje. No i mówi, pan poseł Kamiński na pewno kłamie, to jest niemożliwe, no ale niech pani nam powie, czy pani będzie reprezentowała konserwatywne wartości naszego rządu. Tamta przyszła ambasador Polski w Hiszpanii, spojrzała się, pani poseł, będę reprezentowała wartości każdego rządu. Po prostu plaskać w twarz, aż Lichocka zbladła, spuściła głowę na dół. No ale musieli ją przegłosować, tak? Razem z lewactwem, z Platformą, ją przegłosowali i tam było, nie wiem, 25 głosów za, 1 naturalnie przeciw mój. No i trafiła na ambasadę. Jak możemy polską politykę prowadzić? Jak możemy realnie zmieniać naszą rzeczywistość, jak tacy ludzie są na ambasadach? Ludzie, którzy nie mają pojęcia o dyplomacji, którzy nie wiedzą, co robią, którzy po znajomości trafiają, tak? Jak ten pan ambasador w Australii. Przecież nikt mi nie powie, że tam w MSZ-cie zrobiono jakąś segregację i znaleziono taką osobę. Nie, to była po prostu znajomość. I tak wygląda polska rzeczywistość polityczna. Tak to wygląda od środka. Jeśli chcemy nasze państwo odbudować, jeśli chcemy, żeby inaczej wyglądało, potrzebujemy nowych ludzi. Potrzebujemy ludzi, którzy rozumieją, którzy wiedzą, co to jest polski interes narodowy i którzy dążą do prawdy, którzy szukają tej prawdy, która jest w interesie nas wszystkich. I dlatego, nie przedłużając dłużej, osoba, która jest jedną z lepszych w szukaniu prawdy, pan Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Najpierw chciałem podziękować za zaproszenie mnie, za zorganizowanie tutaj tego spotkania, państwu za obecność. Skoro pan poseł tak mnie zarekomendował ciepło
że poszukiwanie prawdy jest dla mnie najważniejsze, no to muszę pokazać, jak ja to robię, prawda, żeby tu Państwo nie pomyśleli sobie, że jestem chwalony na wyrost. Otóż muszę się odnieść polemicznie do tego, co Pan poseł powiedział, a zwłaszcza do krytyki Pana ambasadora Jana Emeryka Rościszewskiego i Pana Łukasza Jasiny. Powiem tak, to Stefan Kisielewski wielokrotnie powtarzał, że nic tak nie gorszy jak prawda. Otóż pan Łukasz Jasina powiedział prawdę. Być może, że z punktu widzenia dyplomatycznego to było faux pas, ale nie możemy go krytykować za to, żeśmy się więcej dowiedzieli o tym, jak nasze państwo funkcjonuje. Bo przecież o to chodzi, żebyśmy trochę się orientowali, jak jest naprawdę. Podobnie jest z panem ambasadorem Rościszewskim. On powiedział to, co wie. Być może, że wie już coś, czego my jeszcze nie wiemy. No to dzięki niemu żeśmy się dowiedzieli, jakie przeznaczenie zostało nam tutaj nakreślone. Bo dojdę do tego w trakcie mojego wystąpienia, mojej prelekcji, która jest poświęcona trzem wojnom, jakie Polska w tej chwili jest uwikłana. Pierwsza wojna, no to jest wiadomo, to wojna na Ukrainie, tylko jeżeli mówimy o wojnie, to dobrze jest sprecyzować, jakie są strony wojujące, bo to czasami nie jest takie oczywiste. I kto prowadzi wojnę na Ukrainie? Tak naprawdę. Otóż moim zdaniem wojnę na Ukrainie prowadzą Stany Zjednoczone z Rosją przy udziale innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego do ostatniego Ukraińca. Tych Ukraińców jeszcze trochę jest, trochę uciekło tam do Polski między innymi, ale trochę zostało. Zresztą dlatego, że został tam przymusowy pobór ogłoszony. No więc na razie jeszcze wojna trwa. Pewne takie prognozy co do tego, jak długo jeszcze będzie trwała, to przedstawił prezydent Biden na spotkaniu z publicznością w Warszawie. Otóż on powiedział, że Ukraina musi wygrać. Musi wygrać, Państwo rozumiecie. Skoro taki rozkaz jest, no to nie ma rady. To musi wygrać. Ale co to oznacza? W jaki sposób wygra, to my tego jeszcze nie wiemy. Obawiam się, że pan prezydent Biden też może tego nie wiedzieć. Natomiast jeden wniosek można wyciągnąć z całą pewnością, że wojna musi potrwać przynajmniej do listopada przyszłego roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych będą wybory prezydenckie. Bo najwyraźniej prezydent Biden uzależnił swoje zwycięstwo ewentualne na drugą kadencję w tych wyborach przyszłorocznych od tego, czy Ukraina wygra, czy nie. Donald Trump jego osobiście obciąża odpowiedzialnością nie tyle za tą wojnę, ale nawet i za tą, że przyczynił się do wybuchu tej wojny. No jak Donald Trump tak mówi, to być może wie, co mówi, być może też nam chce powiedzieć prawdę. Jeżeli prezydent Biden przegra, to co się może stać? No to zależy na czyją rzecz przegra. Ale gdyby na przykład na rzecz Rona DeSantis, no to on już teraz powiada, że on wstrzyma pomoc dla Ukrainy. Jeżeli Ukraina bez pomocy Stanów Zjednoczonych na żadną wygraną liczyć nie może. To jest oczywiste dla każdego. No i co się wtedy stanie? Albo jeżeli zabraknie Ukraińca ostatniego, no to wtedy może być tak, jak to w przedwojennej anegdotce powiedział, to zresztą prawdziwej, powiedział Franciszek Fischer. Powiedział, nie będzie dobrze w Polsce, dopóki się nie rozstrzela 700 tysięcy łajdaków. O, ktoś mu zwrócił uwagę, panie Franciszku, może nie będzie tylu łajdaków. To nic nie szkodzi, w razie czego dobierzemy z uczciwych.
No więc tutaj też może zajść taka konieczność, że trzeba będzie dobrać, jak już Ukraińców zabraknie, dobrać z innych, to znaczy, no i tu pan ambasador Rościszewski powiedział, więc nie możemy mieć do niego o to pretensji. Moim zdaniem, ja jak się dowiedziałem, że Konfederacja zażądała jego odwołania, to no przyznam się, że pomyślałem sobie, że zbyt surowo go potraktowała Konfederacja, bo to są, jak mówił Kukuniek, wszystko ma swoje plusy ujemne, ale ma też plusy dodatnie, więc postępowanie pana ambasadora Rościszewskiego z pewnością miało plusy ujemne, ale też ma plusy dodatnie. Proszę państwa, żebyśmy lepiej zrozumieli, jak, na czym polega ta wojna i jaki może mieć dalszy ciąg, to dobrze jest przypomnieć sobie, jak do niej doszło. Otóż nie będę się zbyt głęboko tam w mroki historii cofał, ale do 20 listopada 2010 roku. 20 listopada 2010 roku odbywał się taki dwudniowy, bo zaczął się 19 listopada, dwudniowy szczyt NATO w Lizbonie. I na tym dwudniowym szczycie NATO 20 listopada 2010 roku proklamowane zostało strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. To była bardzo ważna deklaracja, dlatego że zarówno NATO, jak i Układ Warszawski powstały w okresie zimnej wojny jako organizacje wrogie wobec siebie. No i tak było aż właściwie do lat 90. A teraz w roku 2010 co słyszymy, że przestały już być, NATO przestało być wrogiem Rosji, a Rosja przestała być wrogiem NATO, tylko są strategicznymi partnerami. To było bardzo ważne. To było takie przyklepanie zakończenia zimnej wojny. No, czyli po 25 latach od rozpoczęcia prac nad ustanowieniem nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby porządek jałtański, został ten porządek, który można nazwać lizbońskim, ogłoszony. Jego najważniejszym postanowieniem to było właśnie strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest, jak wiadomo, podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie, dlatego że w pierwotnej wersji Republiki Bałtyckie były po wschodniej stronie kordonu, teraz są po zachodniej, ale poza tym wszystko się zgadza. Ukraina była po wschodniej stronie kordonu, więc w strefie rosyjskiej. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat, ale prezydent Obama zaledwie 3 lata później wysadził to strategiczne partnerstwo razem z całym porządkiem politycznym lizbońskim w powietrze. Stany Zjednoczone mianowicie wyłożyły 5 miliardów dolarów, to wielu ludzi pyta, skąd ja takie rzeczy wiem. To żadna tajemnica. Pani Victoria Nuland, jak była przesłuchiwana przez Komisję Kongresu, to powiedziała. Powiedziała na przesłuchaniu przez Komisję Kongresu Stanów Zjednoczonych, że 5 miliardów dolarów zostało wyłożone na zorganizowanie w Kijowie Majdanu. No, to za 5 miliardów to nie takie rzeczy można zorganizować. Więc wszystko się odbyło, jak się należało. To znaczy, to oznaczało, że Stany Zjednoczone, które 17 września 2009 roku dokonały słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, to znaczy prezydent Obama wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy, wracają i to takim wejściem smoka do aktywnej polityki. To oznaczało również, że Polska przechodzi ponownie spod kurateli niemieckiej, pod kuratelę amerykańską. I to się przełożyło na
sytuację na naszej scenie politycznej. Bo dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, no to było oczywiste, że na pozycji lidera sceny politycznej jest Volksdeutsche Partei z Donaldem Tuskiem na fasadzie i tak dalej. Ale jak przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, to już nie. No i co się stało? Została dokonana podmianka na pozycji lidera naszej sceny politycznej. Volksdeutsche Partei odeszła, że tak powiem, w mrok, a na pozycję lidera wybiło się Prawo i Sprawiedliwość, a pan Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Co było? No to zresztą nie był jedyny skutek, bo po zwycięstwie wyborczym pana Andrzeja Dudy, o którym nikt w Polsce wcześniej nie wiedział jako o polityku samodzielnym. Byliśmy świadkami cudów, przy których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle nie wart jest uwagi naszej. Otóż 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. Pretekstem do tej konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii z Polski i ważni ubecy z Izraela, były takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę pierwszego transportu Żydów rosyjskich przez Warszawę do Izraela. Tam Polska utworzyła w tym celu jednostkę GROM, żeby ochraniała te transporty, a przy okazji, o czym się głośno nie mówiło, żeby pilnowała, żeby ci pasażerowie tam po drodze nie wysiadali. Jak już dolecą do Izraela, to proszę bardzo, niech robią co chcą, ale po drodze nie. No i te transporty tam zostały przetransportowane. Nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem dalej robić, więc rada w radę uradzono, żeby go wysłać do Afganistanu. Im dalej od Warszawy, tym lepiej, bo to są bardzo dobrzy komandosi, oni wszystko potrafią. No to niech pokazują, co potrafią w Afganistanie, a nie w Warszawie, prawda? To każdy to takie rzeczy zrozumie. Proszę Państwa, więc 18 czerwca ta konferencja się odbyła. Tak naprawdę chodziło o to, bo jak myśmy się zorientowali wszyscy, że tu następuje zmiana na pozycji lidera naszej sceny politycznej w związku z tym, że przechodzimy pod kuratelę amerykańską i to na dobre, no to ubecy też się zorientowali, zresztą oni najwcześniej. No i zakrzątnęli się wokół tego, żeby Amerykanie ich wciągnęli na listę naszych sukinsynów. Bo Państwo wiecie, sukinsyny się dzielą na naszych i jakichś takich nie naszych. Tych naszych to my tu chołubimy tam tego, a tych jakichś takich nie naszych to strącamy w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No to nic dziwnego, że nikt nie chce się tam znaleźć i bezpieczniacy też nie. Amerykanie i ci ubecy z Izraela to byli po to, żeby to żyrować u Amerykanów, to ta, wciągnijcie ich na listę naszych sukinsynów. Amerykanie się chyba wahali. A warto was wciągać. Pokażcie, no, co potraficie. No to oni, dwa razy nie trzeba było im tego powtarzać, zakręcili się i w ciągu tygodnia powstała partia polityczna jednorazowego użytku Nowoczesna z panem Ryszardem Petru na fasadzie. Pan Ryszard jeszcze nie zdążył nam powiedzieć, ust otworzyć, żeby nam powiedzieć, jak będzie nam przychylał nieba, a już naród go obdarzył 11% zaufania. Wyjaśnić ten fenomen można tylko na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej. Bo na innym gruncie to jest niemożliwe. A na gruncie teorii spiskowej sprawa jest prosta. Konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot, do pana Ryszarda marsz, no i jest partia i jest 11% zaufania. Proszę Państwa, wydawało się, że w tym kierunku zmierzamy. Wydawało się, że diabli wiedzą, jak daleko na tej drodze zajdziemy. Przecież w sierpniu 2012 roku przyjechał do Warszawy patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, ten, który teraz jest tam przeklinany przez wszystkich, i z arcybiskupem Józefem Michalikiem na Zamku Królewskim w Warszawie podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim.
już tak daleko, żeśmy na tej drodze zaszli, żeśmy się pojednali. No teraz to już nikt o tym nie pamięta, ale wtedy tak było. I Stany Zjednoczone powróciły do aktywnej polityki właśnie pod koniec roku 2013, wykładając 5 miliardów dolarów na Majdan w Kijowie. To oznaczało, dlaczego Stany Zjednoczone to zrobiły? No tego nie wiem, bo prezydent Obama mi się nie zwierzał, ale zarówno dlaczego przeprowadził reset, a potem dlaczego go zresetował, ale można w związku z tym spróbować się domyślać na własną rękę. Jesteśmy skazani na domysły, Państwo rozumiecie, ale jak jesteśmy skazani, no to nie żałujmy sobie. Jak już jesteśmy skazani, to domyślajmy się. A co nam zrobią? Już raz jesteśmy skazani, to nic więcej, nic gorszego nas spotkać nie może. Ja się na przykład domyślam, na podstawie tego, co się stało miesiąc wcześniej, 18 sierpnia 2009 roku, w Soczi spotkał się prezydent Izraela Szymon Peres z rosyjskim prezydentem Miedwiediewem. Żaden komunikat się z tego nie ukazał, spotkania. Ale prezydent Peres wypowiedział się dwa dni później do jednej z izraelskich gazet, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No to nie uderzył do dzisiejszego dnia. Drugą, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamy, żeby wycofał elementy tarczy antyrakietowej z Europy Środkowej. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama właśnie to zrobił. Jeszcze więcej, wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki. A trzy lata później wrócił. Wrócił. I to tak jak mówię, wejściem smoka. To oznaczało, że porządek lizboński został wysadzony w powietrze. A ustanawianie porządku lizbońskiego trwało 25 lat. Zaczęło się od 1985 roku, od spotkania Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Genewie w marcu, a zakończyło się właśnie wtedy. W międzyczasie tak zwanym Imperium Sowieckie wycofało się z Europy Środkowej, a w 1997 roku Amerykanie z Rosjanami uzgodnili, że Sojusz Północnoatlantycki zostanie rozszerzony na państwa środkowej Europy. W 1997 roku Rosjanie się na to zgodzili, o czym świadczyły porozumienia zawarte w Paryżu, które miały na celu budowanie środków zaufania. Między innymi takich, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, a na obszarze tych nowo przyjętych państw NATO nie będą zakładane stałe bazy NATO. No to do niedawna jeszcze wojsko amerykańskie, które było na terenie Polski i innych państw, ich obecność miała charakter rotacyjny. Co to znaczy? Ano, że w dzień kupały, w noc kupały właściwie, to będą w jednym miejscu, nie wiemy w którym, bo to tajemnica, a w noc Walpurgi już będą w innym miejscu, też nie wiemy w którym, bo to też tajemnica, ale to nie będzie stała baza. A teraz już mamy pierwszą stałą bazę w Poznaniu, więc co to oznacza? Że odeszliśmy od porozumień paryskich z 1997 roku. Na skutek wysadzenia w powietrze porządku lizbońskiego z 2010 roku. Rosja skorzystała z okazji do obskubania Ukrainy. Odebrała jej Krym, zresztą bez żadnego oporu ze strony ukraińskiego wojska. No i otworzyła taką krwawiącą ranę w dwóch zbuntowanych obwodach, ługańskim i donieckim, w którym rzeczywiście był głęboki konflikt na tle narodowościowym. Był głęboki konflikt na tle narodowościowym. Ten konflikt nie był wymyślony, on rzeczywiście istniał. Tym zaognił się, zwłaszcza po przyjęciu pewnej polityki
można powiedzieć, którą rosyjscy obywatele, czy rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy uznali za wymierzoną w ich interesy. No to tak. I teraz taki stan ni pokoju, ni wojny trwał od 2014 roku aż do 24 lutego 2022 roku. W międzyczasie nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam się oskarżali o fałszerstwo i tak dalej, co potwierdza opinię, spiżowe spostrzeżenie klasyka demokracji Józefa Stalina. Państwo pamiętacie, Józef Stalin takie na temat demokracji, takie spiżowe sentencje wygłaszał, między innymi taką, że w demokracji to ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. No to się sprawdziło, a w Stanach Zjednoczonych się sprawdziło, nawet nie w Rosji, tylko w Stanach Zjednoczonych. Widać, że Józef Stalin trochę tam coś wiedział na temat demokracji, zresztą na inne tematy też. No a Józef Stalin, nawiasem mówiąc, jeszcze inną sentencję wygłosił, spiżową, na temat demokracji, że jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, to jest przedstawienie właściwej alternatywy dla suwerenów, dla obywateli. A kiedy alternatywa jest dobrze pomyślana? Odpowiedź jest prosta. Alternatywa jest dobrze pomyślana wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No to historia 30 lat naszej, 33 lat naszej demokracji młodej poucza nas, że u nas za każdym razem alternatywa była przygotowana prawidłowo. No teraz nie wiadomo jak będzie, ale była prawidłowo przygotowana. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, a to się potwierdziło z najlepszego źródła, mianowicie sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, kiedy przyjechał na pielgrzymkę do Kijowa, to otwartym tekstem powiedział szczerze, o co się ta wojna toczy. Ta wojna toczy się, powiedział Lloyd Austin, o osłabienie Rosji. No to ładnie, to już wiemy teraz, do ostatniego Ukraińca toczy się o osłabienie Rosji. Warto o tym pamiętać, dlatego że u nas narzucana jest taka opinia, że wojna na Ukrainie toczy się w naszym interesie. Otóż ona nie toczy się za naszą wolność. Ona się nawet nie toczy za wolność Ukrainy. Tylko jej celem, jak powiedział Lloyd Austin, jest osłabienie Rosji. No dobrze, a po co Stanom Zjednoczonym jest potrzebne osłabienie Rosji? No tu się muszę cofnąć w czasie do 2008 roku, kiedy na świecie wybuchł kryzys finansowy. Wtedy zrobiłem sobie takie podliczenie. Stany Zjednoczone miały 622 miliardy dolarów budżetu wojskowego w tym w 2008 roku. I ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była przewaga amerykańska. 10 lat później, w 2018 roku, jeszcze raz sobie zrobiłem takie zestawienie, Stany Zjednoczone miały nawet większy budżet wojskowy, tam 700 miliardów dolarów, ale ta kwota stanowiła równowartość połączonych budżetów wojskowych już nie 17, a tylko 8 następnych państw świata. Co to znaczy? Że przewaga Stanów Zjednoczonych w ciągu 10 lat stopniała o połowę. A w kwietniu 2021 roku wybitny przedstawiciel, wysoki przedstawiciel Pentagonu powiedział, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę poziom tamtejszych cen. No to mam pytanie takie retoryczne. Co byście Państwo w tej sytuacji zrobili na miejscu prezydenta Stanów Zjednoczonych? Ja na przykład bym uznał, że moim największym problemem to są Chiny.
i że czas nie pracuje dla mnie, bo te wskaźniki pokazują, że czas nie pracuje dla Stanów Zjednoczonych. No to jaki z tego wniosek? Że muszę przygotować Stany Zjednoczone, i to szybko, do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Bo im dłużej będę z tym zwlekał, tym trudniej będzie to zrobić. Już i tak jest trudno, a im będę dłużej zwlekał, to tym trudniej mi będzie. Ale jeżeli tak, to muszę wyjaśnić sytuację na innych kierunkach. No i dlatego trzeba było. I przyjechał prezydent Biden do Europy w czerwcu 2021 roku. Odbył dwie długie rozmowy z zimnym ruskim czekistą, który jeszcze wtedy nie był zbrodniarzem wojennym, ale był kandydatem na zbrodniarza wojennego, Putinem. Co tam, o czym rozmawiali, to tego nie wiem, bo w lipcu, w czerwcu i w lipcu rozmawiali. Po kilka godzin. No chyba nie tak, jak to generał Jaruzelski rozmawiał we wrześniu 1985 roku z Davidem Rockefellerem w Nowym Jorku. A czytałem niedawno zapis tej rozmowy, to muszę powiedzieć, że chociaż generał Jaruzelski nie jest bohaterem mojej bajki, to trochę mi było przykro, jak to czytałem. Bo Dawid Rockefeller, no bądź polskiego premiera, potraktował jak psa. On tam między innymi powiedział mu tak: ty już lepiej nic nie mów, ty już lepiej nic nie gadaj, bo jak ty mówisz, to ty tracisz, a jak ja mówię, to ty zyskujesz. O tak mniej więcej ta rozmowa wyglądała, więc to jest... Więc proszę Państwa, nie wiem jak, w jaki sposób rozmawiał prezydent Biden z Putinem, no ale podejrzewam, że musiał mu powiedzieć coś takiego, po czym Putin, jak to usłyszał, to uznał, że nie ma co zwlekać. Trzeba rozstrzygnąć sprawę Ukrainy drogą użycia siły. No i mamy wojnę. Dla Stanów Zjednoczonych taka wojna do ostatniego Ukraińca to jest prawdziwy dar niebios. Bo po pierwsze nie angażuje wojska amerykańskiego, co by było tam zawsze jakieś tam budzi. Przykład wojny w Wietnamie pokazuje, jak to się odbija. A tutaj nie, więc wszyscy są zadowoleni. Tylko pomaga Ukrainie, ale pomaga na swój sposób. Jak się okazało, to sekretarz takiej organizacji, która się zajmuje przepływami złota na rynku międzynarodowym, ujawnił w ubiegłym roku, że Stany Zjednoczone już w 2015 roku przejęły na przechowanie ukraińskie rezerwy walutowe i ukraińskie rezerwy złota. Na przechowanie. O, z tym przechowaniem to różnie bywa. Na przykład Niemcy też oddali na przechowanie swoje złoto do Stanów Zjednoczonych i przez wiele lat nie mogli się doprosić, żeby niemieccy inspektorzy przynajmniej to złoto zobaczyli. Już nic tam nie chcieli ich odebrać, tylko żeby chociaż zobaczyli, czy ono jest. Tego się nie mogli doprosić. No więc z 3000 ton tylko 300 się im udało tam odzyskać, a resztę gdzieś przepadło, nie wiadomo gdzie. No i tutaj to ukraińskie złoto też. Więc Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie. W jaki sposób? No, sprzyja temu system finansowy amerykański. Ten system finansowy amerykański, dopóki dolar jest walutą światową, wygląda tak, że rezerwa federalna wypłukuje złoto z powietrza. Ja na przykład 1000 miliardów dolarów mamy. To są tych pieniędzy, pieniądze nie istnieją, ale od tego się zaczyna, z tego 1000 miliardów dolarów już są kredytowane banki komercyjne. No i to już się te pieniądze zaczynają być prawdziwe. Banki komercyjne kredytują następnie z tych pieniędzy firmy zbrojeniowe, które produkują broń tam dla Ukrainy, amunicję i tak dalej. A rząd amerykański pożycza w bankach komercyjnych pieniądze,
żeby tę broń od firm zbrojeniowych kupić. Firmy zbrojeniowe sprzedają, no i od zysku, jakie mają ze sprzedaży, płacą podatki. Komu? No rządowi płacą podatki, prawda? A w ogóle zaczyna się od tego, że pieniądz się bierze z niczego. Pieniądz się bierze z niczego, więc... No, jak to mówi przysłowie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Stany Zjednoczone mogą w ten sposób Ukrainie pomagać, ale nie my. Bo my, to znaczy na rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 2 grudnia 2016 roku zawarł z rządem ukraińskim umowę, na podstawie której, konkretnie na podstawie artykułu 12 tej umowy, Polska się zobowiązała do nieodpłatnego udostępniania Ukrainie zasobów całego państwa, bo nie tylko środków bojowych, ale niebojowych, nie tylko wojskowych, ale cywilnych też, wszystkiego. Nieodpłatnie. No i ja o to mam pretensje, że moglibyśmy pomagać Ukrainie oczywiście, ale brać od nich weksle. Nawet mając świadomość, że w tym momencie te weksle nie mają żadnej wartości. No ale jak Ukraina nie przetrwa, no to gorzej nie będzie. A jak przetrwa, to kiedyś może, bo carskie weksle po 100 latach przedstawiono. No i tam z rządem francuskim były negocjacje. Putin po 100 latach przedstawił carskie weksle. Proszę Państwa, to oznacza, że przygotowania do wojny na Ukrainie rozpoczęły się już wtedy, w 2016 roku. Więc nic nas nie powinno tutaj zaskakiwać, zwłaszcza po tej deklaracji wysokiego przedstawiciela Pentagonu i po przyjeździe prezydenta Bidena do Europy w czerwcu 2021 roku. No i teraz mamy wojnę. Wojna to nie wiadomo, jak się skończy. Dopóki się nie skończy, to możemy sobie też tutaj puścić wodze fantazji. Jak się może skończyć? No, pierwsze, to taki jak prezydent Biden nam tutaj powiedział, jak taki jest rozkaz, że Ukraina wygra. No to też jest program minimum i program maksimum. Program minimum to jest taki, że Rosja się wycofa, czy zostanie wyparta ze wszystkich terytoriów ukraińskich zajętych łącznie z Krymem. No, jest to dosyć mało prawdopodobne, ale no, można sobie wyobrazić. Ale władze ukraińskie przedstawiają program maksimum, że Rosja do część europejska część Rosji ma być zdemilitaryzowana. Moim zdaniem takiego programu nie uda się zrealizować bez obsadzenia Kremla ukraińską załogą i bez przejęcia wszystkich aktywów Federacji Rosyjskiej, łącznie z arsenałem jądrowym, przez Ukrainę. No to gdyby ten program maksimum został zrealizowany, to z jaką sytuacją byśmy mieli do czynienia? Otóż za naszą wschodnią granicą mielibyśmy potężne nuklearne mocarstwo, które bardzo szybko by nam pokazało nasze miejsce w szeregu. No to nie jest to perspektywa, która by przynajmniej mnie zachwycała jako polskiego obywatela, polskiego patriotę. Druga możliwość jest taka, że Ukraina przegra. To znaczy Rosja okupuje całą Ukrainę, ustanowi w Kijowie jakiś marionetkowy rząd i tak dalej. No to wtedy co? No mielibyśmy na całej naszej wschodniej granicy armię rosyjską. To też niedobrze. To też niedobrze. Ale jest trzecia jeszcze możliwość, że Ukraina ani nie wygra, ani nie przegra. To znaczy, że nastąpi zamrożenie konfliktu, o czym zresztą mówiła ambasadoressa Ukrainy przy NATO.
w ubiegłym roku, jeszcze w połowie ubiegłego roku przedstawiła taką, jaką jedną z możliwych możliwości, to zamrożenie konfliktu, co szalenie zdenerwowało prezydenta Zełenskiego, bo na czym by polegało zamrożenie konfliktu? Nie podpisujemy żadnych traktatów pokojowych, nic, tylko wszyscy zostają tam, gdzie stoją. Zostają tam, gdzie stoją. Takie, z takim zamrożonym konfliktem to mamy do czynienia na przykład w Korei już kilkadziesiąt lat, no i nic takiego się nie dzieje. Świat się zdążył do tego przyzwyczaić. Z takim zamrożonym konfliktem do pewnego momentu mieliśmy do czynienia w Wietnamie, z takim konfliktem, no nie do końca zamrożonym, mamy do czynienia w Syrii. Także na świecie jest sporo takich konfliktów zamrożonych, no to też na Ukrainie też taki może być, zwłaszcza jeżeli w Stanach Zjednoczonych zmieni się prezydent i w związku z tym nastawienie do tej wojny. To jak to z naszego punktu widzenia wygląda? Proszę Państwa, moim zdaniem to jest najlepsze wyjście z sytuacji, bo mielibyśmy za naszą wschodnią granicą Ukrainę, która by bez żadnej naszej zachęty ziała nienawiścią do Rosji, tam prezentowała rewanżystowskie tendencje i tak dalej, bez żadnej naszej zachęty, ale jednocześnie byłaby niezdolna do wybicia się na pozycję mocarstwową. Co więcej, sytuacja Ukrainy w jakimś stopniu zależałaby od polskiej życzliwości, o którą przy zręczniejszej dyplomacji niż prowadził to pan Piekło, czy tam pan Cichocki obecnie na Ukrainie, Ukraina by musiała codziennie od nowa zabiegać o tę życzliwość polską. No w tej chwili jest inaczej, w tej chwili, tak jak powiedział, oświecił nas pan Łukasz Jasina, jesteśmy sługą narodu ukraińskiego, to nie jest to jakaś zachwycająca pozycja, ale jeszcze sługa traktowany jest w miarę przyzwoicie. Nie można jednak wykluczyć, że nasz pan pewnego dnia, że Kijów pewnego dnia chwyci w rękę kija i słudze wygarbuje skórę. Więc taką ewentualność też musimy brać pod uwagę. Proszę Państwa, to jest jedna wojna, z którą no, się oswajamy, w sposób osobliwy, bo właściwie nasze media, i to nie tylko rządowe, ale i te nierządne też, prezentują nie żaden polski punkt widzenia, tylko punkt widzenia Sztabu Generalnego Ukrainy jako Polski. To są media, takie ukraińskie media dla Polaków. To się przekształciły w ukraińskie media dla Polaków. To niedobrze. Ja nie, od już dłuższego czasu nazywam na przykład Gazetę Wyborczą żydowską gazetą dla Polaków. Skąd mi przyszedł do głowy ten pomysł? No to w czasie okupacji był w Polsce taki Władysław Studnicki. On był polskim patriotą, ale jednocześnie germanofilem. To jest rzadkie połączenie, ale się zdarza. No i Niemcy któregoś razu taki zarzut mu postawili, proszę pana, pan nie chce pisać do niemieckich gazet. On mówi, jak to? Przecież pisuje, do Das Reich pisuje i tego. No tak, ale do Nowego Kuriera Warszawskiego pan nie chce pisać. Na co Studnicki powiedział, oczywiście, ja mogę pisać do niemieckich gazet dla Niemców, natomiast nie będę pisał do niemieckich gazet dla Polaków. Jaka jest różnica? Otóż niemieckie gazety dla Niemców prezentowały niemiecki punkt widzenia jako niemiecki. I to jest w porządku. Natomiast niemieckie gazety dla Polaków, w rodzaju Nowego Kuriera Warszawskiego, prezentowały niemiecki punkt widzenia jako obiektywny. A to nieprawda. Więc Gazeta Wyborcza jest taką żydowską gazetą dla Polaków, a media obecnie to są ukraińskie media dla Polaków. I dobrze jest, dobrze by było, gdybyśmy się spod tej propagandy troszeczkę wyemancypowali,
bo najgorzej, nawet jak już nic nie można zrobić, a w takiej sytuacji jeszcze nie jesteśmy, ale nawet jak już nic nie można zrobić, to dobrze jest przynajmniej rozumieć, co się dzieje. Natomiast my na skutek tego to przestajemy rozumieć, co się dzieje i co gorsza, przestajemy rozumieć, tak jak to mówili peperowcy kiedyś, o co walczymy, za co zginiemy. A to już jest najgorsze. To już jest najgorsze. Proszę Państwa, tym bardziej, że to nie jest jedyna wojna, w którą jesteśmy uwikłani. Druga wojna, drugą wojnę, my tu jesteśmy zapatrzeni tutaj w Putina, byśmy go utopili w łyżce wody, a tymczasem od tyłu zachodzą nas Niemcy. I tak nas skutecznie obracają, że my właściwie nie możemy nawet kwiknąć, nawet nie próbujemy kwiknąć. Proszę Państwa, to się zaczęło od stycznia 2016 roku. Zaczęło się, jak mówiłem już wcześniej, w 2015 roku Polska przeszła pod kuratelę amerykańską. Ale Niemcy są państwem poważnym i wcale nie chciały się pogodzić z tym, że tu prezydentowi Obamie coś strzeliło do głowy, to oni mają stracić polityczne wpływy w Polsce. No nie! Powstał, jak wiadomo, pod koniec roku 2015 rząd Prawa i Sprawiedliwości z panią Beatą Szydłą, Szydło na stanowisku premiera. Pani Szydło jeszcze nie zdążyła nic zrobić, ba, nie zdążyła nawet nic powiedzieć, co będzie robiła. A już na początku stycznia Komisja Europejska, na czele której stały dwa niemieckie owczarki, Jan Klaudiusz Juncker i Franciszek Timmermans, wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Bezprecedensową. Nigdy jeszcze wcześniej wobec żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej coś takiego nie zostało przedsięwzięte. Krótko mówiąc, rozpoczęła się wojna o demokrację w Polsce. O, powstał Komitet Obrony Demokracji z panem tym, jak on się tam nazywał, Mateuszem Kijowskim na fasadzie. Tam te babcie polskie, tam babcia Kasia, to już jest weteranką w tej wojny o demokrację. No i kulminacyjnym momentem wojny o demokrację był Ciamajdan 16 grudnia 2016 roku. Ciamajdan polegał na tym, że grupa posłów nieprzyjednanych okupowała salę plenarną Sejmu, żeby nie dopuścić w ten sposób do uchwalenia ustawy budżetowej. Bo nieuchwalenie ustawy budżetowej w przepisanym terminie wywołuje skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Więc tak to sobie w Berlinie wykombinowano. No i tu Ciamajdan. Wydawało się, że całkiem nieźle sobie w Berlinie to wykombinowali. Nie tylko w ten sposób, żeby ustawę budżetową zablokować, ale właśnie 16 grudnia. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego 16 grudnia? I doszedłem do wniosku, że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Otóż w Stanach Zjednoczonych jest tak, że wybory odbywają się na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje natychmiast swojego urzędu, tylko dopiero pod koniec stycznia. To ma pewne takie plusy dodatnie ujemne, bo Państwo wiecie, w czasie kampanii wyborczej, że tam ci kandydaci na prezydenta wygadują różne bzdury, jak to będą dusić wszystkich gołymi rękami i tak dalej. No ale jak już zostanie taki jegomość wybrany na prezydenta, to tam przychodzą do niego bezpieczniacy z CIA i z FBI, generałowie z Pentagonu mówią, panie prezydencie, my tu prowadzimy takie operacje tutaj tego, w związku z tym trzeba zrobić tak, tu trzeba zrobić owak. No i temu człowiekowi się całkiem zmienia obraz świata w jednej chwili. Więc to, ten okres między listopadem a styczniem to daje mu możliwość, żeby on trochę zmądrzał, żeby odzyskał poczucie rzeczywistości po tych tam wariactwach kampanii wyborczej, kiedy można, nawet trzeba wykrzykiwać różne głupstwa.
a potem odzyskuje poczucie rzeczywistości przy mocy tych właśnie generałów i bezpieczniaków, no i tam Goldmanów, Sachsów oczywiście, bo Goldmany, Sachsy mówią, wiecie, rozumiecie, tutaj to będzie tyle kosztowało i tak dalej. No to on, jak powiadam, odzyskuje poczucie rzeczywistości. Na ogół bywało, wcześniej było tak, że to bezkrólewie takie, bo to ten okres to jest bezkrólewie, bo ten urzędujący prezydent to nie podejmuje żadnych decyzji, które by wiązały ręce następcy, no to jasne. A ten następca jeszcze nie podejmuje decyzji, bo nie złożył przysięgi, nie objął urzędu. W związku z tym mamy do czynienia z takim rodzajem bezkrólewia, które nie jest dramatyczne, a w każdym razie nie było. No bo jak to zazwyczaj wyglądało? Ten przegrany składał gratulacje zwycięzcy, emocje gwałtownie opadały, ten kurz opadał, no i tam wszystko wracało do normy. W 2016 roku tak nie było, o czym się mogłem przekonać osobiście. Mimo że Donald Trump został prezydentem, to ta wojna, która się rozpętała w czasie kampanii wyborczej, wcale nie ucichła, w ogóle tak jakby nawet się rozwijała coraz bardziej. Mogłem się o tym przekonać, jak byłem w grudniu właśnie w Nowym Jorku 2016 roku. Trump był już wybrany na prezydenta. Nic nie mogło tego zmienić. A demonstracje przeciwko niemu przewalały się przez Nowy Jork jedna za drugą. Nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na te demonstracje, $18,5 za godzinę. W Ameryce tak jest, to państwo się śmieją, ale w Ameryce tak jest. Tam ci uczestnicy demonstracji nie zawsze wiedzą, o co chodzi. Tam krzyczą, precz, niech żyje i tak dalej, a potem idą do okienka i tam wypłacają im te dole. No więc tym razem tak nie było. Widocznie dlatego w Berlinie pomyśleli sobie, że jak Trump się upędza przeciwko tym wszystkim swoim wrogom, co mu tam nogawki szarpią, to nie będzie miał głowy do zajmowania się jakąś tam Polską. Diabli wiedzą, gdzie ona jest i w ogóle. No to trzeba stworzyć fakty dokonane. Jak Trump obejmie władzę w styczniu, to już będzie po wszystkim, a w polityce fakt to tak jak w religii dogmat, państwo rozumiecie. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. No i wydawało się, że wszystko było dobrze pomyślane, ale Trump tam może i się tam oganiał od tych swoich tych, ale nie do tego stopnia, żeby stracił z oczu resztę świata. No i 15 grudnia 2016 roku przyleciał do Warszawy prawa ręka Rudolf Giuliani, prawa ręka Trumpa. 2 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, po czym wsiadł w samolot i odleciał do Ameryki. No Amerykanie, CIA coś tam musi wiedzieć, przecież to chyba wiedziała, że u nas następnego dnia będzie w Warszawie ciamajdan w Sejmie. No i o co tam? Więc poradził chyba naczelnikowi państwa, żeby wyprowadził część posłów z sali plenarnej do sali kolumnowej i tam uchwalona została ustawa budżetowa. Od razu się tam pojawiły spory, a co, że ta ustawa no, musi być w sali plenarnej, ale inni eksperci dowodzili, że nie, że to ważne jest, żeby posłowie głosowali nad ustawą. A gdzie oni głosują, w jakim miejscu, nawet w krzakach pod Sejmem mogą przegłosować i będzie przegłosowana. No to ten spór będzie trwał, jeszcze tam mnóstwo osób napisze doktoraty, habilitacje i tak dalej. Nas to nie interesuje. Także, ponieważ i cała ta konstrukcja upadła w jednej chwili. W związku z tym 3 dni później na łamach Die Welt, niemieckiego dziennika Die Welt, ukazała się taka publikacja, no nie udało się. Nie udało się, trzeba na pewien czas się pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie i zapowiedziała swoją gospodarską wizytę w Polsce pani nasza złota Angela Merkel.
wielu ludzi, to teraz ja już tak nie nazywam jej, bo ona już nie jest kanclerzem, ale jak była, to tak ja o niej mówiłem. Wielu ludzi mnie pytało, nawet słuchaczy czy Radia Maryja, dlaczego ja ją tak nazywam. To jest cytat. W czasie okupacji Niemcy Żydom, których tam pędzili do roboty, kazali śpiewać taką piosenkę. Marszałek Śmigły-Rydz nie kazał robić nic, a Hitler nas złoty nauczył nas roboty. No więc złota pani, to dlatego. Proszę państwa, nasza złota pani przyleciała 7 lutego 2017 roku, odbyła rozmowy z rozmaitymi osobistościami, po czym widocznie na podstawie rozeznania, jakie uzyskała, doszła do wniosku, że trzeba inaczej rozłożyć akcenty. Już nie walczymy o demokrację, to znaczy walczymy oczywiście, ale przede wszystkim walczymy o praworządność. To miało konsekwencje, dlatego że dopóki walczyliśmy o demokrację, no to tam babcia Kasia i Mateusz Kijowski i tak dalej mogli być naszymi jasnymi idolami, ale jak walczymy o praworządność, to już nie. No jakby to wyglądało, gdyby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał jegomość podejrzewany o złodziejstwo. No to nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to już tego by było za wiele. W związku z tym pan Kijowski został wycofany do tylnych szeregów. Teraz w ogóle z polityki zrezygnował, tam jest jakimś fryzjerem chyba w Milanówku czy kimś takim. Babcia Kasia jeszcze tam się z policjantami wykłóca, tam im, strasznie im wymyśla niecenzuralnymi słowy, ale sądy niezawisłe się boją jej w ogóle ruszyć, bo to nigdy nie wiadomo, co z takiego wyniknie w przypadku. Nieważne, w każdym razie na pierwszą linię frontu zostali wypchnięci niezawiśli sędziowie i zaczęliśmy wojować o praworządność. Jak państwo wiecie, ta wojna trwa. Przybrała postać szantażu finansowego, skutecznego, jak się okazało. No i pod koniec ubiegłego roku pan minister Szynkowski-Welsenk, tutaj cytowany, przywiózł z Brukseli formułę bezwarunkowej kapitulacji Polski, która przybrała postać projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Sejm ją uchwalił w podskokach. Senat wprowadził 14 poprawek. Wszystkie zostały odrzucone. No i Sejm po raz drugi ją uchwalił w brzmieniu jak takim przywiezionym przez pana ministra Szynkowskiego. Krótko mówiąc, no i prezydent Duda, tylko trochę się tam chyba, no nie wiem, czy wstydził, czy obawiał. W każdym razie skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem. A zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, jak ustawa uchwalona, ale jeszcze nie podpisana przez prezydenta, trafi do Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał musi orzec o jej konstytucyjności czy niekonstytucyjności w pełnym składzie. A ponieważ w Trybunale Konstytucyjnym, jak to mówił marszałek Piłsudski, panuje w tej chwili burdel i serdel, no to wiadomo, że Trybunał w pewnym składzie nie ma szans, żeby się zebrał. Bo jedni niezawiśli sędziowie uważają, że pani ta Przyłębska jest prezesem, ale inni uważają, że nie jest, więc jak ona tam wzywa, żeby się tu zebrali, to no, o takiego, tu się zgina dziób pingwina, no i, nie, i Trybunał się nie może zebrać. Ale w rezultacie szantaż finansowy cały czas działa. No i to pokazuje, w jaki sposób, no, Niemcom nie chodzi o praworządność. O żadną praworządność Niemcom nie chodzi. Chodzi im o to, żeby tak jak w XVIII wieku doprowadzić państwo polskie do stanu całkowitego obezwładnienia. No i na odcinku sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości to się udało całkowicie. Już mamy, ja na przykład mam takie doświadczenie, nie wiem jaki to będzie dalszy ciąg, mam sprawę karną w sądzie niezawisłym, no za podanie do wiadomości nazwiska mojej wierzycielki.
To straszliwa zbrodnia. No i dostałem niedawno od niezawisłego sądu taką informację, że mogę złożyć wniosek o przetestowanie niezawisłości tej pani sędzi, która tam została. Ja jej w ogóle nie znam, ale myślę sobie, co mi szkodzi. No, niech skorzystam ze swoich konstytucyjnych uprawnień do tego, żeby mnie sądził sąd naprawdę niezawisły i bezstronny. Więc chodzi o to, żeby zbadać, czy ona przypadkiem nie jest tajnym współpracownikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Wojskowych Służb Informacyjnych. No bo coś inne. Na pewno mi to odrzucą, ale no to zobaczymy. Jak się bawimy w praworządność, to się bawmy. Także jak Państwo widzicie, na tym odcinku już Rzeczpospolita została doprowadzona do stanu obezwładnienia. No i jeszcze inne odcinki też będą tutaj odpowiednio testowane, o czym trzecia wojna decyduje. Trzecia wojna, proszę Państwa, to jest dramatyczny przebieg może mieć. Nie wiemy, jak się skończy. Bo trzecia wojna to jest wojna z klimatem. Klimat, to złowrogi klimat zagraża planecie, więc nie mamy innego wyjścia, tylko jakoś go poskromić. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że jak ludzkość rozpocznie walkę z klimatem, to klimat nie będzie miał innego wyjścia, jak walczyć z ludzkością. No i nie wiadomo, jak to się dla nas skończy. Tym bardziej, że ta wojna z klimatem jest oparta na fałszywym założeniu, no z gruntu fałszywym. Mianowicie na założeniu, że zmiany klimatyczne następują w wyniku działalności człowieka. Klimat się zmienia, to prawda, no to wystarczy. Inna rzecz, że nie wszyscy są tacy spostrzegawczy, żeby to zauważyć. Na przykład miałem studentów, jak jeszcze byłem wykładowcą akademickim, to miałem studentów na trzecim roku. No i mieliśmy zajęcia z nauk politycznych o NATO. Między innymi analizowaliśmy traktat waszyngtoński i tam jest w jednym z punktów traktatu waszyngtońskiego nakreślony obszar działania NATO. Ameryka Północna, Europa i Północny Atlantyk do zwrotnika raka. Diabeł mnie podkusił, żeby zapytać tych studentów, dlaczego ta linia na globusie nazywa się zwrotnikiem. Popatrzyli na mnie z wyrzutem. Z dalszych indagacji okazało się, że nie wiedzą, dlaczego pory roku się zmieniają, więc musiałem im narysować na tablicy, jak to wygląda, płaszczyzna ekliptyki, na kąt nachylenia osi ziemskiej i tak dalej. No takim ludziom można wszystko wmówić. Oni nawet nie wyciągają wniosków z tego, że klimat zmienia się w ciągu roku. Po mroźnej zimie następuje upalne lato. A dlaczego? A tylko dlatego, że zmienił się nieznacznie kąt padania promieni słonecznych na Ziemię. Ludzie, działalność ludzka nie ma z tym nic wspólnego przecież. No ale to, jak mówię, na minimalnym poziomie spostrzegawczości takie rzeczy można zauważyć, ale nie wszystkie. Proszę Państwa, jak byłem kiedyś w Kanadzie, no i tam w prowincji Alberta zwiedzałem Muzeum Dinozaurów. Po prostu te dinozaury strasznie duże, gnaty takie potworne i tak dalej. To nie było ciekawe specjalnie, jak się jeden taki gnat widziało, to już potem wszystkie takie same. Natomiast ciekawe były modele kuli ziemskiej w rozmaitych epokach geologicznych. No i kiedy sobie tak oglądałem te modele, to zobaczyłem, że w epoce kredy musiało być bardzo ciepło, bo poziom mórz był wyższy o 200 metrów od obecnego i nawet na biegunach nie było lodu, tylko była woda w stanie płynnym. W ogóle nie było lodu, nie było wody w stanie stałym, tylko w stanie płynnym i gazowym, to znaczy woda i chmury. No to musiało być bardzo ciepło, bo na biegunach woda miała temperaturę 4,5 stopnia. A potem coś się stało, że się ochłodziło. To pani Ewa Kopacz myślała, że
to dlatego, że dinozaury puszczały bąki i tam ludzie rzucali kamieniami w te dinozaury i tak dalej. No to aż tak nie było. Dinozaury owszem były, a jakże. A potem się ochłodziło i bardzo duża część wody została uwięziona w czapach lodowych na biegunach, na przykład na Antarktydzie lodowiec ma grubość 5 kilometrów. No to całkiem sporo tej wody tam jest. W związku z tym poziom mórz się obniżył mniej więcej do obecnego. Ale ludzi nie było wtedy jeszcze. Wbrew temu, co myśli pani Ewa Kopacz. Więc nie prowadzili żadnej działalności, ani przemysłowej, ani żadnej innej. No to, a klimat się zmienił i to w taki drastyczny sposób. Dlaczego? Proszę państwa, wielu ludzi nie chce w to wierzyć, bo to aż przekracza, tak powiem tutaj, te, ale to są wpływy kosmiczne. Układ słoneczny razem z Ziemią krąży wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej. Jeden obrót zajmuje Układowi Słonecznemu, pełny obrót, 250 milionów lat. To się nazywa rokiem galaktycznym. I dinozaury były w ubiegłym roku galaktycznym. Dinozaury były w ubiegłym roku. W ogóle Układ Słoneczny chyba 20 razy obiegł w ciągu swojej historii Drogę Mleczną w całości. Ona jest bardzo duża, bo Układ Słoneczny pędzi z ogromną szybkością, no ale 100 tysięcy lat świetnych ma Droga Mleczna średnicy, ten dysk, także to bardzo duża jest. No i w związku z tym tyle to trwa. Problem polega na tym, że Układ Słoneczny, ponieważ oddziałują na niego grawitacyjnie inne układy gwiezdne, nie porusza się idealnie w osi swojego ruchu. Właśnie z powodu tego oddziaływania grawitacyjnego, on wokół osi swojego ruchu wykonuje takie kręgi ogromne. I jego trajektoria przypomina taką rozciągniętą spiralę. I przyczyna zmian klimatu leży w tym, że w ramach tego kręgu wielkiego raz Układ Słoneczny przechodzi przez obszar czystej próżni, gdzie nic nie tamuje dopływu przez 10 milionów lat, na przykład nic nie tamuje dopływu promieni słonecznych do Ziemi, więc jest ciepło. A po 10 milionach lat wpada w strefę trochę tam zakurzoną, zapyloną. I już 1%, może 1,5% promieni słonecznych nie dociera do Ziemi. Robi się chłodno, zwłaszcza jak ten okres trwa na przykład 20 milionów lat. To się robi chłodno. Więc klimat się zmienia. Tyle tylko, że działalność człowieka nie ma z tym nic wspólnego. Człowiek nie ma na to wpływu, nawet jakby chciał. No ale tego nie można powiedzieć głośno, bo przecież się handluje limitami dwutlenku węgla. Przecież się pod pretekstem ratowania planety tresuje ludzkość w stopniu co najmniej takim samym, jak pod pretekstem epidemii. A co się pod pretekstem epidemii? Zaraz na samym początku, jak epidemia wybuchła, co się stało? Dwa skutki wystąpiły od razu. Rządy przejęły władzę dyktatorską, nie licząc się z żadnymi konstytucyjnymi dyrdymałami. I rządy przeszły na ręczne sterowanie gospodarką. Dwa cele rewolucji komunistycznej zostały nie zrealizowane na szczęście, ale przybliżone w sposób bardzo istotny. A ludzkość została wytresowana w takim bezwzględnym posłuszeństwie. Dlaczego? Dlatego, że organizatorzy tresury postawili na instynkt samozachowawczy, co się okazało strzałem w dziesiątkę. No i teraz też, jak nie uratujemy planety, to zginiemy. No i panna Greta,
dostanie teraz pokojową Nagrodę Nobla, a wstępem będzie, jest doktorat honoris causa z teologii. Ale skutki są całkiem już takie, że tak powiem, plugawe. Dlatego, że jaki jest rozkaz IV Rzeszy, od władz IV Rzeszy? Mamy spowodować neutralność klimatyczną wszystkich budynków, co będzie bardzo drogo kosztowało. Więc to jest program wywłaszczeniowy. Wywłaszczeniowy, bo ktoś, kto będzie musiał to przeprowadzić, to będzie się musiał zadłużyć i wreszcie jego własność zostanie przejęta za długi. I tak naprawdę o to chodzi w tej wojnie. Także jesteśmy uwikłani w 3 wojny, które nie wiadomo, jak się dla nas skończą, ale niczego dobrego pod nich się spodziewać nie możemy. I tym optymistycznym akcentem kończę to swoje wystąpienie. Teraz Państwo macie głos. Ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie, jeżeli oczywiście potrafię. Dziękuję bardzo. Może zacznę na początku też polemistycznie, bo jak się okazało, nastąpiło sprostowanie, nie wywłaszczenie, tylko eksmisja. Naturalnie to jest dużo lepiej. Jasne, to lepiej brzmi. Tak, tak, lepiej brzmi, dlatego no, jakby Unia Europejska nie będzie wywłaszczać, aż tylko eksmitować. Nie, to prawda, ale to ma też swój plus ujemny. Taki człowiek, który jest eksmitowany, będzie musiał coś sobie wynająć. Nawet pod mostem i będzie musiał za to zapłacić. Dodatkowo. Mam jakieś pytania? Proszę bardzo. O. Czy ta umowa Polska została zmuszona z Ukrainą do podpisania w 2016? Tego nie wiem, proszę pana, dlatego że. Ale to jest ciekawa rzecz, bo ta umowa została podpisana 2 grudnia 2016 roku. Ale została ogłoszona w monitorze polskim dopiero w roku 2019, 3 lata później. 3 lata później. Co więcej, nie wiadomo, kto konkretnie tę umowę podpisał w imieniu rządu polskiego, dlatego że są tylko te, no, parafy. A to ma moc prawną wtedy? Ma, oczywiście, a w każdym razie Polska to realizuje. To znaczy Ukraina też się niby zobowiązała do tego samego, no ale kontekst sytuacyjny jest taki, że tylko Polska jest obciążona. Polska ma pomagać Ukrainie, a Ukraina Polsce przecież niczego nie daje, poza oczywiście obywatelami, którzy tutaj przyjeżdżają. Tak, tak powiem, no to jest bezcenny dar dla nas. Podoszło do tego, że już udostępniliśmy im magazyny zbożowe. To znaczy nie udostępniliśmy im magazynów zbożowych, tylko tam w tych magazynach jest zboże z Ukrainy, z którym nie bardzo wiadomo, co robić. Ja na przykład zupełnie serio mówię, że należałoby je przerobić na spirytus. I bez akcyzy paliwo do samochodów przerobić i sprzedawać je bez akcyzy. Przynajmniej jakaś korzyść była dla obywateli z tego. No to, ale jakoś, no nie wiem, nikomu nie przychodzi to do głowy. Pan Kołodziejczak tam pomstuje, ale no przecież to jest najprostsza rzecz, zrobić spirytus z tego. Mam jakieś pytania na koniec? Ja jeszcze mam takie. No bo pan redaktor nie wspomniał w tej takiej chronologii wybuchu wojny, powiedzmy na Ukrainie czy w Ukrainie, nie wspomniał pan o aneksji Krymu. Wspomniałem. Taka reakcja świata zachodniego? No. Nie, aneksja Krymu nastąpiła bez żadnego oporu ze strony Ukrainy. Ja nawet oglądałem to na takich nagraniach amatorskich. Tam przychodził taki tłum pod bazę wojskową. Nawet tam nie było specjalnie dużo zielonych ludzików. No, tam byli, ale tak naprawdę pojedynczo. Natomiast tam większość to stanowiły takie rozmaite panie. No i one kazały tym żołnierzom wyjść, wsiąść do autobusów, które już były podstawione.
No i oni wychodzili, wsiadali i tyle. I tak to wyglądało. Nie było żadnego oporu. Bardzo możliwe, że Putina w związku z tym rosyjski wywiad wprowadził w błąd. Że będzie tak samo jak w 2014 roku, że będzie tak samo w roku 2024, no ale 2022, ale no było inaczej, bo Amerykanie przez ten czas uzbroili Ukrainę po zęby i ją tam, tę armię przeszkolili. Także tak to wygląda. Dlaczego Rosjanie zajęli Krym? No z prostego powodu. Rząd prezydenta Janukowycza, Rosjanie mieli bazę morską na Krymie, którą dzierżawili od Ukrainy. Od czasu, kiedy Chruszczow przekazał ukraińskiej SSR Krym, no to Związek Radziecki tam dzierżawił tę bazę. I Rosjanie, i prezydent Janukowicz do, jeśli dobrze pamiętam, do 2047 roku im przedłużył tę dzierżawę. No ale Janukowicz został obalony. W związku z tym Putin doszedł do wniosku, że tam następny rząd to może to zmienić tę decyzję, więc na wszelki wypadek zajął cały Krym i tyle. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o historyczną stronę, no to Krym właściwie nigdy ukraiński nie był, bo Złota Orda została zlikwidowana, Hanat Krymski został zlikwidowana, resztka po Złotej Ordzie w postaci Hanatu Krymskiego została zlikwidowana przez Katarzynę. Przez Katarzynę. I Rosjanie tam zbudowali te wszystkie właśnie miasta, między innymi Sewastopol, tam Odessę i tak dalej. To wszystko. No a później, to właściwie do 1954 roku Krym nie był ukraiński. Od 1954 roku. Proszę bardzo. Dobrze, ostatnio Donald Tusk jakby zaszantażował opozycję, że albo wystartują z nim, albo znikną. I jakby pan tak troszeczkę się podomyślał, dwa scenariusze, kiedy wystartują razem, a kiedy osobno, a może jeszcze jakieś inne scenariusze? No, nie wiem, czy ja na miejscu Donalda Tuska bym to samo robił, bo on, zdaje się, że goni w piętkę już tam, babciowe wymyślił, już tam zaczyna się licytować z naczelnikiem państwa. To nie wiem, do czego dojdą pod koniec. Na szczęście zapomną następnego dnia o wszystkim, bo jakby nie daj Boże nie zapomnieli, to zrealizowanie połowy chociaż tych obietnic to doprowadziłoby do katastrofy. Natomiast Donald Tusk oczywiście w tym tam straszeniu nie ma racji. Dlaczego? No to powtórzę to, co mówiłem. Polska jest pod kuratelą amerykańską, a nie niemiecką. W związku z tym Volksdeutsche Partei nie ma szans na to, żeby się wybiła na pozycję lidera sceny politycznej. Jak my to wiemy, Amerykanie tego nie dopuszczą. Jak my to wiemy, to on też to wie. No ale tego nie może powiedzieć. Musi mówić co innego. Druga sprawa. Sondaże pokazują, i to od dosyć dawna, więc to chyba jest prawdziwe, że wprawdzie Prawo i Sprawiedliwość może uzyskać najlepszy wynik wyborczy, ale będzie to wynik niewystarczający do samodzielnego utworzenia rządu. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało poszukać sobie jakiegoś kolaboranta. No i no to nie oznacza zniknięcia z politycznej sceny, przeciwnie. Przeciwnie. No i takim kandydatem na kolaboranta, to ja uważam, że to jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Ono ma stuprocentową zdolność koalicyjną, a w patriotycznych porywach nawet wyższą. I tu już na razie tam się trzymają w rezerwie, tam przy Szymonie Hołowni, ale Szymon Hołownia jeszcze musi poczekać, bo dlaczego? Dlatego, że Amerykanie nie widzą powodu, żeby w tej chwili dokonywać jakiejś podmianki na naszej scenie politycznej. Prawo i Sprawiedliwość zgaduje już nawet nie to, że spełnia, ale zgaduje nawet ich wszystkie życzenia.
pan Błaszczak, wicepremier, kupuje wszystko, co tam ma kupić i się nie targuje. No to po co to zmieniać? To nikt inny nie będzie lepszy. Także trzeba to zachować. Dlatego pan Hołownia na razie jest młody, to może poczekać sobie. Aż tam naczelnik państwa się przeziębi, to wtedy to wtedy co innego. A na razie PSL. Już program pilotażowy został przetestowany przy okazji uchwały w obronie Jana Pawła II. Przecież to wspólna inicjatywa była. Więc wszystko jest jak na najlepszej drodze. I z Polskim Stronnictwem Ludowym jest tak, jak to za panowania króla Stanisława Augusta przyjechał do Warszawy francuski teatr. No i królowi wpadła w oko taka ładna aktoreczka i zaraz napisał do niej bilecik, czy może zapukać do jej serduszka. Ona natychmiast odpowiedziała: tak, najjaśniejszy panie, ale to będzie bardzo drogo kosztowało. Do serduszka PSL-u też można zapukać, tylko to bardzo drogo kosztuje. No i PSL liczy na to, że te koszty zostaną mu zapłacone. No to po co ma iść do Tuska w tej sytuacji? Na hołot, na gołot, no bez sensu zupełnie. Co więcej, Tusk, chcąc się podlizać tam tym feministkom i tak dalej, no zrobi takie gesty, które wyborcom PSL-u by się nie spodobały. No oni tam, owszem, tam tego, ale sodomitów to tam nie chcą tak mieć na karku. A Tusk by chciał im tutaj przychylić nieba, no to nie. I to pan Kosiniak-Kamysz się zorientował, że to zostałby zagoniony w takie miejsce, z którego już potem nie miałby odwrotu. Proszę bardzo. Proszę pana. Panie, nie wiem, może będzie niepoprawne, ale na ile sądzi pan, że realna jest powtórka 2008 roku? Mam na myśli, czy może wrócić to, co było, przypadek Lehman Brothers banku? I czy jest możliwość upadku tego systemu finansowego, który mamy teraz? Moim zdaniem nie, dlatego że nawet gdyby taki kryzys finansowy, to w ogóle dobrze jest zrozumieć, na czym polegała istota tego kryzysu. Otóż po 15 sierpnia 1971 roku, kiedy to prezydent Nixon wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia z Bretton Woods, z 1944 roku, świat odszedł od standardu złota i na świecie pojawił się pieniądz fiducjarny, którego definicja jest taka, że on ma wartość, ponieważ ludzie myślą, że ma wartość. W związku z tym można go produkować ile tam, skolko ugodno. I banki to robią. System rezerwy federalnej i banki też. Tyle tylko, że z samego wyprodukowania pieniądza fiducjarnego jeszcze nie ma zysku. Zysk się pojawia wtedy, kiedy komuś się ten pieniądz wtryni. I najprostszym sposobem to jest pożyczenie go. Wtrynienie komuś, weź tu, dam ci kredyt. No i w Stanach Zjednoczonych tak właśnie było. Oferta kredytowa została rozszerzona do tego stopnia, że wiarygodność kredytową mieli tak zwani, jak to w Ameryce mówiono, ninja. Czyli nie mam pracy, nie mam dochodów, nie mam tych zarobków, tam, ale mam zdolność kredytową. No i taki Murzyn tam, co wyszedł z więzienia, chory na Adidasa jeszcze w dodatku, nie miał domu. No to bank mówi, to chodź tu, Murzynie, damy ci 300 tysięcy dolarów, kupisz sobie dom. No to Murzynowi nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Wziął, bank tutaj się zachował prawidłowo, zabezpieczył swoje interesy ustanowieniem hipoteki na domu sprzedanym Murzynowi. Wszystko się opierało na nadziei, że Murzyn będzie spłacał kredyt, ale jak miał spłacać, jak on był ninja? No i kiedy się okazało, że Murzyn nie spłaca, to bank wszedł w uprawnienia wierzyciela hipotecznego i zabrał Murzynowi dom.
No ale bankowi dom nie jest do niczego potrzebny. Bank tam nie będzie mieszkał, prawda? Bank musi ten dom jak najszybciej zamienić na gotówkę. W związku z tym, tak jak przedtem był ogromny popyt na domy i wywindowały się ceny do niebotycznych rozmiarów, to teraz się pojawiła ogromna oferta tych domów do sprzedaży, ale już nie miał ich kto kupić, bo już Murzyni zbankrutowali. W związku z tym ceny nieruchomości gwałtownie spadły. To jeszcze by nie było takie straszne, gdyby nie to, że spadły również do zera wartości tych hipotek, które banki miały jako swoje aktywa. Bo hipoteka na domu, którego nie można sprzedać, to nie jest warta 300 tysięcy dolarów, tylko zero. Okazało się, że banki mają większość aktywów, to są aktywa śmieciowe. No i wtedy się zrobiło gorąco. Wtedy się zrobiło gorąco i nie było rady, tylko prezydent Bush jeszcze tam 700 miliardów dolarów dał, wpompował w system bankowy. Ale kryzys trwał nadal. No i prezydent Bush jeszcze w ostatniej chwili, tam na początku stycznia, chciał się dowiedzieć, jak to działa. Okazało się, że nie można się tego dowiedzieć, bo te 700 miliardów dolarów nigdzie nie zostało zaksięgowane. No to prezydent Obama już nowy 850 miliardów dolarów wpompował. No to teraz będzie to samo. Rezerwa Federalna może produkować dolarów ile chce, pod jednym warunkiem, że dolar jest walutą światową, a tutaj, że tak powiem, Mane Tekel Fares zostało napisane na ścianie. W roku 2011 powstał BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Takie porozumienie, do którego doszlusowują inne państwa, którego celem jest detronizacja dolara z funkcji waluty światowej. I to może być, to właściwie moim zdaniem, może stanowić prawdziwą przyczynę wojny Stanów Zjednoczonych z Chinami. Bo dopóki dolar jest walutą światową, to Stany Zjednoczone ciągną z tego grubą rentę. Kiedyś to wyjaśnił Milton Friedman, już nieżyjący laureat Nagrody Nobla z ekonomii, jakby się wdał w dyskusję na temat bilansu handlowego Stanów Zjednoczonych z Japonią. Otóż tam, że ten niekorzystny bilans handlowy z Japonią i co tu zrobić, a Friedman mówi, a coż tu robić? Przypatrzmy się, co my wysyłamy do Japonii. My wysyłamy do Japonii papierki zadrukowane na zielono. A co Japonia do nas przysyła? A samochody, maszyny i tak dalej. To mówi, to wyślijmy im tych papierków, ile tylko chcą. Niech palą nimi w piecach. Oni nie paliliby w piecach, tylko chcieliby coś kupić w Stanach Zjednoczonych za to. To można im wysłać. Ale to pod warunkiem, że dolar jest walutą światową. Że na przykład w transakcjach eksportu ropy muszą płacić dolarami. Co zgubiło Saddama Husajna? Nie to, że on tam dokazywał, tylko jak się zaczął odgrażać, że odejdzie od dolara i na rzecz japońskiego jena czy europejskiego euro, no to takiej zbrodni już nie można było puścić mu płazem. No to dlatego został złapany, powieszony i tak dalej. No i wszyscy wiedzą teraz. Ale no Chiny nie ukrywają i tam inni ci uczestnicy BRICS-u nie ukrywają, że chcą zdetronizować dolara z funkcji waluty światowej. Ale dopóki tak nie jest, to myślę, że takiego krachu, który by wstrząsnął, że tak powiem, podstawami świata w skali, znaczy finansowymi w skali światowej, to nie będzie. To najwyżej, bo jaką Chiny mają ofertę pod tym względem? No bardzo ciekawą. Zastąpienie dolara juanem chińskim z certyfikatem złota. Świat by powrócił do standardu złota. No to, bo dolar na podstawie porozumienia z Bretton Woods to była inna nazwa 1/30 uncji złota.
1944 roku, no to teraz uncja złota kosztuje chyba $1900. To widzimy, co to, ile tego pieniądza musiało zostać naprodukowane. No ale dopóki potężna armia Stanów Zjednoczonych pilnuje tego, żeby dolar był walutą światową, no to jest. I o to chodzi. Także tu wbrew pozorom te sprawy no, są skomplikowane, ale nie aż tak bardzo, żeby przekraczały możliwości umysłu ludzkiego. Proszę Państwa, sekcję pytań już musimy zakończyć, bo w salę mamy do 17. Jeszcze oczywiście możliwość zrobienia sobie zdjęcia z panem redaktorem, z posłem zakupu książek i pewnie pan redaktor też podpisze. Ależ oczywiście, jako człowiek interesowny, to z przyjemnością. Więc zachęcam, jeżeli mają Państwo znajomych czy rodzinę w Zielonej Góry, czy Gorzowa, to można poinformować, że dzisiaj o 19 w Zielonej Górze spotkanie, a jutro w Gorzowie o 15. Dziękuję bardzo. Na kolejny punkt.